Dzień dobry. Jedziemy dzisiaj dokąd? Na lotnisko. Na lotnisko? No, będziemy się opalać na lotnisko. Wiem, że masz sentyment do lotnisk, ale chyba nie tym razem. Jak się nazywa ta miejscowość? Podczele. Liczbiem nogi. Czekaliśmy, aż się niebo trochę uporządkowało. Nie. Coraz dłużej trwa to porządkowanie nieba. To chyba nie tu. To wcześniej skręciłem. No i skucha. Ciekawy jestem, czy nam się uda dojechać tam na tą płytę lotniska. Na mapie wygląda, że tak, ale w rzeczywistości to nie wiem. Kto szuka, ten znajduje, prawda? No i kto nie ryzykuje. No mam nadzieję, że samolot nam, jak będziemy przez płytę przejeżdżać. Nie pije szampana. A tu byliśmy. Tak, wczoraj nie. Jak tak lało, to staliśmy tutaj. Taki malutki kałuże. Kałuże są wielkie. Lubisz takie trasy, prawda? Bardzo lubię takie, które mnie doprowadzają do jakichś takich celów. No, do celu. Ona mówi, że dotrze do celu. Ale no, ktoś to ona wie. Ona tak myśli, ale teraz się okaże. Patrzymy. Mama, sprawdź niebo. No, nie ma jak pokrycie lotniska. No, sprawdź niebo, czy nie nadlatuje tutaj o, jakiś... O, tutaj fajne miejsce, jak widać na ten... Na kamperki. No faktycznie, to jest no bo tu w prawo idą pasy startowe, tylko tu zarośnięte wszystko jest, a my sobie tam podjedziemy bliżej. Bardzo fajne miejsce. Może spotkamy kogoś, kogo podglądamy na YouTube. Dotarłeś do celu. To widzisz, jak pani nam ładnie powiedziała. Sobie staniemy. Dotarłeś do celu. No rewela, po prostu rewela. Jesteśmy w miejscowości Podczele przy samym lotnisku Bagicz. To jest chyba nieużywane lotnisko. To jest między Kołobrzegiem a Sianorzętami. Sianorzętami. Taki dziki bez, czyli chyćka, można się tu wykarmić zalewo. Oczywiście jak się przyjedzie w odpowiednim momencie. Turański jabłuszko. No i tutaj widać właśnie zarośnięte lotnisko Bagicz. Bardzo fajne miejsce, żeby sobie tutaj podjechać, nawet na dziko przenocować kamperkiem. A tutaj z tyłu, z drugiej strony już mamy, mamy morze. Morze mamy. To widzisz, jaki fajny ten kemping tutaj się nazywa Leniwiec. Kemping Leniwiec. Przy samym malutki, morzu, przy samym morzu można powiedzieć. Tak to nie, że tutaj a tutaj są namiary jakieś, jakby kogoś interesowało. Tak.
dobry. Masz gdzieś bliżej pieniądze? Masz? Tu mam, słuchaj. Ile? 8. Proszę bardzo. Tu mamy ładny stoliczek. Idź. Kropcia, zawiesiłaś się? Zawiesiłam się. I na co teraz czekamy? Czekamy na piwo. Na piwo już nie czekamy, ale... Ale na co ty czekasz? Aha. Z pudrem. Drugie śniadanie z pudrem. No i dobrze. No i co, dostałaś w końcu, czy nie? Jakie? Ale to pokaż. Dobry z misiem. Z portfeli. Co mówiłaś? Że dziadek gra na mandolinie. Aha. Elektrycznej mandolinie. Zobacz. No i zbliżamy się do morza. Prawdaż? Fajna nazwa, tak, pod czele. Pod czele. Pod czele. Ciekawe skąd się to wzięło, trzeba by było sprawdzić. Ale ładnie gra. O! Ze skrzypka na dachu. Tak, ale i tak tego nie słychać, Kropciu, więc... O kurczę, to miało być... To miała być dzika plaża. Na lewo chyba. Można zjechać, wiesz? Uważaj, bo jest tam już poślizg normalnie. No jest poślizg, no. I? Zobacz, zobacz, rurki no, gubimy. Ciekawe ile będzie brakowało. To idziemy. Jeśli chodzi o czystość plaży i ten. No niestety, znaczy nie niestety, ale tak. Zebrałem majątek. To są same kamienie. No coś tak. Dobrze. No ale ty jesteś poszukiwaczem jak na razie kamieni. To są kamienie? No w większości chyba tak. Chyba nie. No nie. Zrobię ci te boczeki. Przy tym jest lekki. Tak. I nie stuka jak kamień. Musisz tak sprawdzić. Bo to jest zastygła żywica, także on... Go latarką. No możesz o ząbek na przykład go obić, to już będziesz wiedziała. To są te maleństwa, które składają te buteleczki.
wrażenia z plaży? Pytałem się co. Tak, wrażenia? Mam wrażenia. Dużo wrażeń. No, że tutaj jest strasznie gorąco, natomiast nad morzem wiatr jest zimny. I bez parawaningu się nie da. No, ale mieliśmy parawaning. Ale my byliśmy chronieni. Zdołaliśmy się nawet zanurzyć do pasa. Dalej się nie dało. Znaczy woda super, tylko ten wiatr. Chłodny. Obiadek domowy. W polskim jedle. Jadło? Jedło? Ale gdzie? Kropce w Kołobrzegu, tak? Czy to jest bez znaczenia, w jakim mieście? Dostałem jeszcze raz ananasa, a ja sobie wziąłem schabowe. Chociaż zupy też są fajne. Na piwko mi zamówiłaś też? Tak. No to gdzie jest? No to już przyniesie. Tak się zastanawiam, kto temu da radę? Nie wiem, to jest na dwie osoby. No i co? Zdziwko? No zdziwko, bo to są porcje dla olbrzymów jakichś. Albo nie wiem dla kogo. Boże, to się trzy osoby bym wyżywiły. Niestety nie dało się zmęczyć tej porcji obiadu, które nam podano. To są, ja nie wiem, to są jakieś posiłki dla olbrzymów dosłownie. Także spokojnie możemy polecić, no w ogóle było bardzo pyszne. Możemy polecić z pełnym, czystym sumieniem Bar Polskie Jadło, Kamienna 4 Kołobrzeg. No w ogóle za te potężne porcje zapłaciliśmy dwie porcje plus piwo. Zapłaciliśmy 50 zł, no więc to już w ogóle jest śmiechu warte, nie dość, że tanio, to bardzo smacznie. Tak. Lila coś odsłuchuje, więc nie będzie się teraz wypowiadać. No i zapakowaliśmy to, co zostało takie na wynos, taki pojemniczek. Jeszcze to, co się nie zmieściło, to jeszcze zostało nam na talerze.